wpadła mi w ręce gazeta Kosmos, Misje Tajemnice, najnowsze odkrycia. Zwróciło moją uwagę, jak rozmawiać z płaskoziemcami. Że w tej gazecie jest taki specjalny artykuł poświęcony płaskoziemcom, czyli osobom, które kwestionują kształt Ziemi, jakoby była ona wirującą kulą. Postanowiłem kupić tą gazetę, zobaczyć, co jest w środku, co oferują jako argumenty kukulistości. Zobaczmy, co dają tutaj konkretnie w tej kwestii. Neil deGrasse Tyson, gwiazda oczywiście kosmosu i wódz, przywódca. No i co my tutaj mamy? Wiedza w żagle. Choć na raczkującym etapie rozwoju wielu cywilizacji rzeczywiście można trafić na ślad kosmologii płaskoziemskiej, to każdy naród żeglarski bardzo szybko dochodził do wniosku, że Ziemia jest kulista i że nie chodzi jedynie o lokalną wypukłość. Ciekawe, jak do tego dochodzili, ponieważ z tego, co się orientuje, to żeglowano w oparciu o urządzenie, które się nazywa sekstant, które opiera się o trygonometrię. A jak wiemy, trygonometria składa się z trójkątów. I trójkąty, wiemy to, tak? No wiemy, że trójkąty nie mają linii krzywych. Trójkąty składają się z linii prostych. No i na tej podstawie, dzięki temu, patrząc pod kątem na Słońce, widząc, jaki jest kąt, można było ustalić swoje położenie. Także nie wiem, co próbują tutaj insynuować, ale chyba jest to bardzo nieudolne. Zobaczmy, co dalej piszą. Z tego wzięły się rozbudowane katalogi gwiazd, które znamy z wielu starożytnych cywilizacji, choćby greckiej czy arabskiej. Nawigatorzy musieli dokładnie znać swoje położenie względem ciał niebieskich, by móc bezpiecznie wracać do portów. Zgadza się, no musieli znać dokładnie swoje położenie i właśnie to swoje położenie mogli ustalić za pomocą sekstantu, czyli też trygonometrii, patrzenie na te kąty i w ten sposób ustalali, gdzie są. Nawet Wikipedia, nawet źródło, jak spojrzymy, co ono podaje, jak ono przedstawia te rzeczy, to już tam widać, że wszędzie jest płaszczyzna na dole. Nawet jak jest rysunek z tą kulą, to w środku zrobili, jakbyśmy byli w środku kuli na płaszczyźnie, tak? Czyli już linie proste widzimy, nie zakrzywione. Nawet w ich tych informacjach jest pokazany sekstant. Urządzenie, które służy właśnie do tego, żeby podróżować i wiedzieć, gdzie się jest, w oparciu o płaszczyznę. No, co dalej piszą? Z roku na rok wzrasta liczba osób odpornych na wiedzę. Odpornych, a może osób zadających pewne pytania, będących sceptycznymi, będących osobami, które potrafią myśleć analitycznie, które nie zawsze kupują gotowce jako odpowiedzi, tylko czasami próbują dojść do własnych wniosków, tak żeby nie dać się nabrać. Może o to tutaj chodzi, że z tym mają problem, tak? Dlaczego niektórzy ludzie kwestionują fakty już dawno dowiedzione przez naukę, w tym kształt naszej planety? Spisek jest prawdziwą rzeczą. Ludzie mówią kłamstwa. I chyba nie jesteś taki naiwny i ignorancki, by myśleć, że tego nie robią. Ludzie będą kłamać w najbardziej prostych rzeczach. Z idiotycznych, samolubnych powodów. To jest rzeczywistość. Chyba nie jesteś jednym z tych idealistów, którzy fantazjują o tym, czym rzeczywistość i ludzie są, zamiast być bezpośrednim realistą, patrzącym na nich, czym rzeczywiście są i jak się faktycznie zachowują. Ponieważ ludzie mówią kłamstwo. I nie jest to teoria spiskowa, tylko fakt. Ale to jest właśnie próbowanie wciągnięcia tego do świata nonsensów. I co tutaj dalej piszą? Czym ich przekonać, że Ziemia naprawdę nie jest dyskiem, pośrodku którego znajduje się biegun północny? Jak toczyć z nimi dyskusję i nie zwariować? No, jak? Dostarczyć fizyczny dowód na to, że Ziemia jest wirującą kulą. Naprawdę takie skomplikowane, że ja muszę wam to w tym momencie omawiać i powiedzieć, że jeden fizyczny dowód z prawdziwego świata, namacalny, także każdy z nas może to sprawdzić, wyjść na dwór, porównać i przekonać się o tym, że to jest faktem, niepodważalnie. Tak by było najprościej, ale to chyba jest dla niektórych za trudne. Oficjalnie prezentowana nauka mówi, że absolutnie znikąd stworzyło się życie. Nic wybuchło i stworzyło wszystko. Nic wybuchło w próżni, a pył oraz kamienie rozleciały się wszędzie, tworząc bez żadnego tarcia malutkie kuleczki. Także wszystko działa jak w zegarku. I nagle woda pojawiła się absolutnie znikąd. Zupełnie bez żadnego powodu. Przypadkowo zderzyły się cząsteczki i sprawiły, że jesteś. Jeśli pierwszy raz się z tym spotykasz, to koncepcja Ziemi kuli jest absolutnie niedorzeczna. Jest absurdem. Jest absurdem. Jest psychologicznym konstruktem. By utrzymywać się w zmieszaniu. Byś tkwił w miejscu. Każda fasada infrastruktury społeczeństwa,
której jesteś częścią, jest po to, by utrzymywać cię wirującego w kółko, goniącego własny ogon. Nie masz gruntu zrozumienia obiektywnej natury naszego istnienia, jak się tutaj znaleźliśmy. Dlaczego tutaj jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Ponieważ to wszystko są ludzkie historie, które są przekazywane jako naukowe. Ale nauka to jest to, co należy do ciebie jako jednostki. Nauka to coś, co ma do czynienia z praktycznością, demonstracją. Nauka nie jest produkowaniem narracji naszego istnienia, opisującą znaczenie twojego życia. To są religijne, duchowe praktyki, oparte o metafizyczne koncepcje i pomysły albo zastępcze rzeczy, ale nie właściwe wiedzenie. Więc, identyfikując ten zmieszany stan ludzkiego umysłu, myślimy, że jesteśmy tam, gdzie nas faktycznie nie ma. Co tutaj mamy? O, słonie jak zwykle. No pięknie. Muszą być słonie, żeby trochę zabawy dodać. Kogo widzę? O, widzę tego pana. Jego oczywiście zawsze pokażą na pierwszej linii frontu. Tak jakby on był jedynym płaskoziemianinem i nikogo innego nie było naprawdę. A jest to fatalny przykład. Jest to fatalny przykład, bo gościu wystrzelił się w rakiecie w powietrze, która tam się wzniosła, już nie pamiętam, na 3 km, może 4-5 km, żeby sprawdzić, czy faktycznie widać tą krzywiznę Ziemi. No i gościu, podobno lądując, się zabił. Co jest z tym kretyńskiego? To, że samoloty komercyjne latają na parokrotnie wyższej wysokości, 10 tysięcy, 11 tysięcy metrów wyżej niż ta rakieta, na którą on chciał się wpakować i wystrzelić. A zatem no jest to bardzo dziwne, bo przecież wystarczyło wsiąść do samolotu komercyjnego, żeby osiągnąć wyższy pułap i móc zweryfikować swoje twierdzenia. No niemniej jednak ten osobnik na pewno nie miał takiego celu, żeby faktycznie ustalić, jak jest, tylko żeby odegrać swoją rolę i później media mogły wykorzystywać go do celów propagandowych, tak żeby przedstawiać temat kwestionowania kształtu Ziemi właśnie z tym człowiekiem, prześmiewczo od razu pokazywać to jako żart, że nie powinno się tego w ogóle brać nawet na poważnie, bo patrzcie, płaskoziemianie nawet sami się zabijają, próbując udowodnić swoje twierdzenia. Więc właśnie po to go tutaj mamy, ale wcale mnie to nie dziwi. Dobrze, co oni tutaj piszą? Nie ma dnia, w którym media nie donosiłyby o kolejnej odsłonie walki rozsądku z irracjonalnością. Sceptycy klimatyczni, podający w wątpliwość związek pomiędzy zachowaniem człowieka a globalnym ociepleniem, antyszczepionkowcy, zwolennicy teorii płaskiej Ziemi. Więc mamy tutaj parę tematów poruszonych. Jest ruszony temat klimatyczny, czyli znowu globalne ocieplenie. To tak jak czasami asteroidy mówią, że uderzą w Ziemię, no to patrzcie, tragedia, katastrofa. Może się wydarzyć, ale się nie wydarzy, ponieważ jest pewna grupa naukowców, która obserwuje, zabezpiecza to i pilnuje nas. I podobnie rzecz ma się tutaj, jeśli chodzi o globalne ocieplenie, które jest mitem, które jest fałszywą teorią. Ziemia ma cykle, one są cykle wieloletnie, nie wiem dokładnie ile one mogą mieć lat, ale się zapętlają i nie przekraczają ani w górę, ani w dół tych poziomów, które od setek lat były mierzone, a konkretnie od 150 lat mamy te cykle pogodowe mierzone i one są cały czas w tych samych zakresach. Oczywiście rok po roku mogą się minimalnie różnić, ale nie jest to tak, że ten cykl zmierza drastycznie w jakimś kierunku. Nawet spójrzmy na przykłady z naszych ostatnich lat. Pamiętam Al Gore, taki polityk kiedyś startował w wyborach amerykańskich, on jest właśnie zwolennikiem globalnego ocieplenia. I on mówił, że na tych terenach, najbardziej na północ, niedługo w ogóle już tam nie będzie śniegu, lodu. Jeszcze parę lat i wszystko się tam poroztapia. To jest jego chyba wypowiedź, nie wiem, z 2008 roku. On mówił, że tak będzie powiedzmy w 2015, już nie pamiętam dokładnie jak to było. Wrzucę później mema, będziecie mogli sobie zobaczyć. Niemniej jednak nic takiego się nie wydarzyło. Nic się nie zmieniło. A nawet z tego co pamiętam, rok temu na Hawajach spadł pierwszy śnieg. W sensie, że nigdy tam wcześniej nie odnotowano śniegu. Na Hawajach. Miejsce, które jest znane z ciepła, z gorąca. Więc jeśli mielibyśmy globalne ocieplenie, to tyczyłoby się to całej Ziemi, a nie wyjątkowo raz tu, raz tam. Czyli znowu jest to przedstawienie jakiejś wizji tragedii, wizji katastrofy, siania lęku, siania strachu, po to, żeby wyłonić grupę, nie wiem, rządzących, czy też innych ich prawe ręki, naukowców, inne osoby, które w tym momencie staną na obronę całej ludzkości i zawalczą z tym niewidocznym zagrożeniem. Czy wyobrażalnym zagrożeniem, bo to tak naprawdę też może być wyobrażalne zagrożenie.
Więc znowu mamy globalne ocieplenie jako strach. Co tam dalej było? Antyszczepionkowcy. No wiecie co, ja nie jestem antyszczepionkowcem. Ja uważam, że jeśli chcesz się zaszczepić, możesz zaaplikować sobie dowolną ilość tego, dowolną. Każdy z nas odpowiada za swoje ciało. I tak powinno być w wolnym świecie, że jeżeli chcesz aplikować w swoje ciało różne substancje, które za twoją zgodą, za twoją wiedzą uważasz za słuszne, to masz do tego prawo, jak najbardziej. Każdy ma prawo decydować o własnym ciele. Ale zaraz, jeśli ty przychodzisz do mnie i mówisz mi o moim ciele, co ja mam w nie aplikować, jakie zewnętrzne substancje, no to i w tym momencie mówię stop, basta, to już jest za dużo. To już jest ingerowanie w moją wolność. A jak pokazały poprzednie przykłady tych różnych mitów wirusowych tworzonych przez media rządzących i ten cały farmakoncern, no to są totalne bzdury. Ale zobaczmy, co tutaj dalej piszą. Jak pokazują badania, idea głoszona przez tych ostatnich zatacza coraz szersze kręgi, a stowarzyszeń zrzeszających wyznawców tej koncepcji przybywa jak grzybów po deszczu. To niewiarygodne, ale prawdziwe. Już co szósty Amerykanin stawia pod znakiem zapytania kulistość trzeciej planety od Słońca, a z pewnością będzie jeszcze gorzej, bo tendencja jest wzrostowa. No, wiecie co, no tendencja jest wzrostowa, no ponieważ kłamiecie. Nie byłaby taka. Z pewnością nie byłaby taka, gdybyście mówili prawdę. I też nie musielibyście pisać takich artykułów. Gdybyście mieli do czynienia z czymś, co jest totalnym fałszem. Byście wiedzieli, że to jest rzecz, na którą nawet nie warto tracić czasu, bo jest to absurd i bzdura. Tymczasem dostarczacie tutaj artykuły i dostarczacie je w sposób czysto propagandowy. Słonie, aktor. I w ten sposób przedstawiacie temat tak, żeby nie traktować go poważnie. Przedstawiając nas w fatalnym świetle. Fatalnym, naprawdę. Chcą tych charakterów, tych pasywnych kretynów, aby grali dychotomię, że są dwie opozycyjne partie, ale to się nigdy nie skończy. Kształt Ziemi nie jest to kwestia debaty, jak niektórym może się wydawać. Ponieważ fraza debata sugerowałaby, że pojawiasz się z koncepcją albo pomysłem. To, na co należy zwrócić uwagę na początku, to zgoda co do tego, że istnieje tylko jedna obiektywna rzeczywistość. I nie jest ona ani pomysłem, ani koncepcją, którą można debatować i wygrać bądź przegrać za pomocą retorycznych środków. Tylko może być stwierdzona poprzez praktyczną demonstrację. Co dalej piszą? Niesamowite tezy, które każdy przytomny umysł uznałby za powrót do średniowiecza, robią oszołomującą karierę. Jak to w ogóle możliwe? Jak to możliwe zwyczajnie? Osoba zadająca takie pytania ustawia się w roli autorytetu. Także ma więcej wiedzy niż ty, jest bardziej inteligentna niż ty i widzi cię jako problem. To bardzo egoistyczne, patetyczne i pełne pychy stanowisko do przyjmowania. Powiem, jak to jest możliwe. Jest absolutnie zero mierzalnych dowodów na ziemię kule. Jest absolutnie zero praktycznych demonstracji albo referencji do jakichkolwiek twierdzeń o ziemi kuli. To jest koncepcja, która opiera się o sofistykę. Jest oparta czysto o język i próbuje wprowadzić w błąd ludzi poprzez fałszywe przedstawienia, fałszywe założenia, gołosłowne kłamstwa, sałatkę słowną i niekończącą się listę rysunków i animacji wideo, niepodpartych niczym praktycznym. To jest powód. Ale zobaczmy, co jest dalej. Na początku nie było ani słowa na ten temat. A skąd oni wiedzą, kiedy był początek w ogóle? Zaraz, to oni ustalają jakiś początek? Bo oni tam, z tego co pamiętam, to krążą. Raz mówią, że Kopernik. Raz mówią, że Kopernik udowodnił, że Ziemia jest w końcu kulą, a później mówią, nie, to nie Kopernik, to już tam Pitagoras, Aristoteles i ty inni, wszyscy Grecy, filozofowie już wiedzieli. To zaraz, jeśli oni już dawno o tym wiedzieli, to co odkrył Kopernik? Co on odkrył? Nie wiadomo, co on odkrył, tak? Pomylił się, no. Pobudki ludzi twierdzących, iż Ziemia jest dyskiem, można podzielić na dwa rodzaje. Religijne oraz pseudonaukowe. Kolejne kłamstwo. Kolejne olbrzymie kłamstwo. Więc jeśli od razu piszą tutaj, że ludzie kwestionujący kształt Ziemi argumentują to religią, to muszą korzystać z ludzi podstawionych prawdopodobnie. Tak jak ten pan podstawionych do tego tematu. Lub ludzi kompletnie nie znających się na temacie. Kompletnie. Nie wiem, skąd to jest zaczerpnięte, to twierdzenie o religii, ale zaraz dojdziemy pewnie do tego z tekstem. Niemniej jednak temat naukowy nie ma nic wspólnego z religią. Religia to jest w aspekcie wierzeń, w aspekcie subiektywnym. Każdy może mieć własne wierzenia, własną subiektywność, coś, co dla niego będzie fajniejsze, lepsze,
To jest kwestia kolorów, gustów, wierzeń i tak dalej. To jest subiektywny aspekt. Natomiast aspekt naukowy to jest aspekt obiektywizmu, czegoś, co jest faktem, czegoś, czego nie można kwestionować, bo jest to obiektywnie prawdziwe. Przykładowo obiektywizm. Czym jest obiektywizm? Siedzę z kolegą na schodach betonowych, więc obiektywnie wiemy, że te schody są betonowe. Teraz jak przejedziemy po nich palcem, dłonią, to dla mnie mogą wydawać się szorstkie, a dla mojego kolegi nie będą szorstkie. Bo to jest kwestia wyczucia, gustu. Więc obiektywnym faktem jest, że siedzimy na schodach betonowych, ale subiektywne mogą być odczucia, czy te schody są zimne, ciepłe, miękkie, szorstkie, twarde i tak dalej. I to jest rozróżnienie, gdzie próbuję zawsze ludziom to zaznaczyć, żeby oddzielali naukę od religii, czyli tych aspektów subiektywnych. Dobrze, co oni tutaj dalej napiszą? Dwa rodzaje religijne oraz pseudonaukowe. Pierwsze z nich są efektem braku dystansu do przyjmowania treści i co najgorsze, nawet nie wynikają ze Słowa Bożego. Nie wiem, czemu w Gazecie Naukowej poruszają tematy religijne. Nie kupiłem czasopisma Niedzielny Ksiądz, czy Niedzielne Spotkanie, czy Wasza Msza, czy jak to się tam nazywa, tylko Gazetę Naukową. Oni mi tu piszą o Słowu Bożym. Oni mają dostęp do Boga? Oni rozmawiają z Bogiem? Oni maile wysyła, WhatsAppie pisze do nich, czy co? I co oni tutaj dają? Ani w Starym, ani w Nowym Testamencie nie znajdziemy wzmianki na temat kształtu naszej planety. O kurczę. Najpierw był człowiek, był cały ten świat, złożoność tego świata, przyroda, natura, zwierzęta, czyli fizyczne aspekty, a później człowiek nadał nazwy temu, czyli użył języka, żeby to opisać. I taka jest kolejność. Nie na odwrót, nie że najpierw był język, a później fizyczna rzeczywistość, tylko najpierw była fizyczna rzeczywistość. I tutaj próbują to przedstawić to w ten sposób, że jednak język pisany jest przed fizyczną rzeczywistością, ponieważ ktoś parę tysięcy lat temu jakoś coś napisał albo o czymś nie napisał. I to ma być dowodem. W jaki sposób ustalamy coś za fakt? W taki, że przedstawiamy na to merytoryczny, sprawdzalny, weryfikowalny, potwierdzalny dowód. Dowód w prawdziwym świecie, w prawdziwym świecie 3D, gdzie możesz podejść do niego, obejść go, zbadać, dotknąć, porównać. Taki jest świat, on opiera się o fizyczne doświadczenia, o praktyczne rzeczy. Poza tym z tego, co się orientuję, to nauka jest przeciwieństwem religii, czyli nauka wspomina o tym, że życie rozpoczęło się z niczego, z wielkiego wybuchu, który wybuchł i uformował małe wirujące kuleczki. I później tak powoli wszystko postępowało, że tak genialnie jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Ale jednak pewna grupa ludzi musi nas chronić przed tym wszystkim, bo jesteśmy debilami i możemy się zabić, czy to ziemię zniszczyć, więc oni nas ochronią. To jest ta koncepcja naukowa. A koncepcja religijna, że jakiś wielki stwórca jest tam, czy to w chmurach, nad chmurami, w jakimś tam świecie swoim i on to wszystko postwarza. Są dwie zupełnie różne koncepcje. Jedna, naukowa, powinna opierać się o rzeczy sprawdzalne, weryfikowalne, do których mamy dostęp przede wszystkim, możemy je zweryfikować. I to jest sposób, w jaki ustalamy rzeczy. Kwestia religii. Nie musisz posiadać dowodów. Nie trzeba. Wystarczy sama wiara. Czyli w aspekcie wiary może być, czy jutro wyjdę na dwór i na przykład podniosę 200 kg. Ja mogę się nakręcać, motywować, wierzyć w to, że mi się to uda i to jest mój aspekt wiary. Co nie znaczy, że w prawdziwym fizycznym świecie to się potwierdzi. I tak samo jest z Biblią i tymi innymi książkami. Także dajcie spokój już z tą religią, nie mieszajcie jej z nauką, bo naprawdę się ośmieszacie. Ani w Starym, ani w Nowym Testamencie nie znajdziemy wzmianki na temat kształtu naszej planety, jakikolwiek by on nie był. Model świata jako tabernakulum z płaską ziemią spowitą kopułą nieba pochodzi z dzieła Podstawy Nauki Bożej, autorstwa żyjącego na przełomie 3 i 4 stulecia Lactanceniusza i nie ma nic wspólnego z nauką czy z Pismem Świętym. Lactanceniusz po prostu puścił wodze fantazji, aby opracować teorię stojącą w sprzeczności z wywodzącą się ze starożytnej Grecji, a więc uznawaną za pogańską wizją kulistej ziemi. Dwa wieki przed nim sferyczność ciał niebieskich postulował grecki astronom Klaudiusz Ptolemeusz. Ciekawe. Hierarchowie jednak nigdy oficjalnie nie uznali, że nasza planeta jest dyskiem. To zaraz, to co odkrył znowu Kopernik? To po co on w ogóle tam był? To po co go wspominamy, tak? Jeśli oni nigdy nie uznali płaskiej Ziemi, tylko od zawsze wiedzieli, że Ziemia jest wirującą kulą, to skąd te wszystkie historie o Koperniku, Newtonie, ta grawitacja? Przecież oni już wtedy powinni definiować grawitację, tłumacząc, jak ci ludzie z drugiej strony tego globu trzymają się nagle. Gdzie są te definicje grawitacji u Ptolemusza i tych innych?
Czemu to dopiero powstało później? Bo może musieli dorabiać do wymysłów. Tam, gdzie im brakowało faktycznych argumentów, to musieli wymyśleć jakąś teorię, żeby to się wszystko trzymało, bo ludzie zaczynali zadawać pytania. Jak to jest, że się trzymają z drugiej strony? Przyklejeni tak nagle. Gdzie każdy zdrowy człowiek wie, gdzie jest góra, dół, prawo, lewo. To nagle oni próbowali wmówić, że jednak nie, nie wiemy tego. To jest względne wszystko, tak? Fuck, totalny bullshit. Hierarchowie jednak nigdy oficjalnie nie uznali, że nasza planeta jest dyskiem. Choć takie informacje w XIX stuleciu, gdy wybuchł spór o ewolucję, chętnie rozpowszechniali przeciwnicy Kościoła, by podważyć wartość myśli chrześcijańskiej. Mit o średniowiecznej wierze w płaską Ziemię wynika także z ogólnego przekonania, że lata 476-1492, czyli te między upadkiem Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego a dotarciem przez Kolumba do Ameryki, należy uznać za wieki ciemne. Jak czytam, co wy tutaj piszecie, to ja mam wrażenie, że te ciemne wieki, albo raczej ciemny wiek, to jest obecny. Naprawdę. Trzeba być niespełna rozumu, żeby próbować przedstawiać temat kształtu Ziemi, naszego świata, po którym chodzimy, od strony religijnej. I mówiąc, albo średniowiecze to było takie, że tam były ciemne wieki, więc no, oni też byli ciemni. Co tutaj dalej piszą? Na chłopski rozum. Druga grupa płaskoziemców opiera się na tezach opracowanych przez samozwańczych specjalistów, którzy sprytnie wykorzystują braki w podstawowej edukacji swoich odbiorców. Pytam się o fizyczne dowody z prawdziwego świata, a 99% globowierców powie, aby patrzeć się do góry w niebo. Kiedy nie mówi to absolutnie nic o powierzchni, na jakiej stoimy. Ci ludzie nawet nie wiedzą, dlaczego wierzą w te rzeczy. Więc jest poważny problem z tym, co nazywamy edukacją. Nie wydaje mi się, żebym wykorzystywał braki moich odbiorców w jakiejkolwiek wiedzy. Raczej w tym, co wgrano im jako program i zadawania pytań odnośnie tego, co im właśnie powiedziano i czy się kiedykolwiek nad tym zastanawiali. Bo z tego, co pokazują mi moje osobiste doświadczenia, to znaczna większość ludzi nigdy się nad tym nie zastanawiała nawet, czy Ziemia jest faktycznie kulą. Uznali to za fakt, bo tak im powiedziano. Więc tutaj nie chodzi o jakieś braki. Uznają to za fakt, albo po prostu ich to nie interesuje. Jest oczywiste, że w tym wszystkim chodzi o pieniądze. No, faktycznie chodzi o pieniądze. Słuchajcie, zarobiłem już krocia, jestem tak bogaty, że te Ferrari Porsche to mi się nie mieszczą pod chatą. Normalnie to szałpał dziki chciał, polecam wszystkim naprawdę. Kasiora jest mega, także wchodźcie w temat. A tak na poważnie. A tak na poważnie, naprawdę ludzie. Prawda nigdy nie powinna nic kosztować. I nie kosztuje w moim przypadku przynajmniej, tak? Mówię za siebie. Wszystkie materiały, które mam u siebie na kanale, są do obejrzenia całkowicie za darmo. Nawet nie ma u mnie ani jednej reklamy. Nie korzystam z tego. Nie zarobiłem ani złotówki. Nic. Kompletnie nic. I wiecie co? Dobrze się z tym czuję. Bardzo dobrze się z tym czuję, że nic na tym nie zarobiłem, bo nie mam tej potrzeby. Tu nie chodzi o biznes. Biznes to ci ludzie robią. Ten z pewnością zrobił biznes. Ci właściciele tych gazet, tych mediów, korporacji, oni mają na tym niezły biznes i z pewnością nie chcą go stracić. Stąd takie wzmianki i przerzucanie odpowiedzialności na drugą stronę. Co jest totalną nieprawdą. Ale zobaczmy, co dalej piszą. Pseudonaukowe książki głoszące, nie owijając w bawełnę, wyssane z palca teorie spiskowe, sprzedają się na pniu. Ich autorzy prowadzą odczyty przed tłumami fanów na płaskoziemskich konwentach i cieszą się setkami tysięcy subskrybentów na YouTube. Prawie 99% ludzi tutaj jest dla pieniędzy. Oferują ci produkty, koszulki, kubki. Są promowani poprzez platformy jak YouTube, przez które zostali wybici i wyniesieni. Ludzie tacy jak ja to obserwują przez długi czas. I tak ta gra wygląda. Pewne instytucje mogą mieć interes w tym. Czy cokolwiek to może być. Ludzie mogą być kupieni. Platformy mogą być kupione. Wiecie co? Wiecie co? Ludzie, którzy to kłamstwo zorganizowali dawno, dawno temu, a dzisiaj je dalej ciągną, z pewnością wiedzieli, że ono będzie wychodzić. Wiedzieli, że będzie wychodzić, ponieważ kłamali. A jeśli nie mówisz prawdy, to z pewnością będzie pewna grupa ludzi, która się tutaj połapie w tym wszystkim. I co zrobić teraz z tym fantem? Jak będziemy mieli grupę, która zacznie się orientować, o co tutaj chodzi. No, najlepiej, żeby za dużo jednak się nie połapali. Czyli co zrobimy? Jak powiedział Lenin, jeśli chcesz kontrolować opozycję, to najlepiej załóż ją samemu i prowadź. I to jest właśnie to, co robią.
czyli pozakładali płaskoziemskie konta. Nawet na Netflixie macie film Płaskoziemianie, czy jakoś tak. Jest to film całkowicie wyreżyserowany, zorganizowany właśnie przez podstawionych, opłacanych ludzi. Opłacanych, ponieważ organizują eventy, właśnie takie konferencje, na których można się spotkać, porozmawiać. I teoretycznie, można powiedzieć, nie byłoby w tym nic złego, tak? Problem rodzi się wtedy, kiedy za takie spotkania domagają się olbrzymich pieniędzy. Jak na przykład paręset dolarów za, już nie pamiętam ile to było, półgodzinną rozmowę, godzinną może nawet rozmowę, z którąś z tych gwiazd, z tych celebrytów płaskoziemskich, z najbardziej popularnych na YouTube, że siądziesz sobie z nim, porozmawiasz, czy to przez jakieś tam minuty, to przez parę minut, no to musisz za to zapłacić paręset dolarów. Czy naprawdę prawda powinna aż tyle kosztować? Na serio? I w międzyczasie, jak się tam spotykają, to implikują pewne tezy, które są znowu fatalne dla tego tematu, bo mieszane jest on z religią. Jest tam Mark Sargent, czyli znany oszust, który wielokrotnie dyskredytował ten temat, mówiąc o księżycu czy o słońcu jako hologramach w ogóle. Nagle on posiadał tą boską wiedzę, czym to jest. Sam gościu był twórcą gier komputerowych. I tak nagle, jak Eric Dubay opublikował swoje materiały, to chwilę później pojawił się on i nagle zaczął urzekać, prowadzić audycje radiowe, zbierać tych ludzi, żeby z powrotem przekierunkować ich na swój właśnie tor. Na tor, na którym będą zbierane pieniążki, będą aspekty religijne, będą również podrzucane inne teorie spiskowe, wklęsłe ziemie, wypukłe ziemie. Będzie tam cały komplet shitu w jednym worku. Cała masa różnych informacji, przez które jak przejdziesz i wytrwasz jeszcze to z trzeźwym umysłem, to naprawdę będziesz jednym z nielicznych. Ponieważ jest tam wszystko, wszystko w jednym worku. Brak jakiejś spójnej logiki. Jest to wrzucane wszystko w kocioł i tak to jest przedstawiane. Więc tutaj mamy całą grupkę oszustów sprzedających ten temat, przedstawiających go fatalnie, ubierających się w dziwne stroje, prowadzący rozmowy w taki sposób, żeby zniechęcić, zwyczajnie zniechęcić. Nawet jak się zaciekawił jedną czy drugą rzeczą, to za chwilę chlusnął takim czymś, takim absurdem, że zdasz sobie sprawę, że szkoda na to czasu. Także potrzebowali takich ludzi podstawionych też po to, żeby jak się obudzisz do tego tematu, w sensie zdasz sobie sprawę, wejdziesz na internet, zaczniesz przeglądać te materiały, to pierwsze gdzie trafisz, to właśnie do nich. Nie trafisz do szczerych, autentycznych, prawdziwych ludzi chcących podzielić się tematem, bezinteresownie, zwyczajnie, dzielących się tematem tym, co, do czego doszli, gdzie znaleźli nieścisłości. Takich ludzi raczej nie spotkasz na internecie w wyszukiwarce. Pierwsze, co trafisz, to wszystkich tych charakterków tego typu i tak dalej, żeby od razu mieć temat w garści. Co tutaj piszą jeszcze? Dlaczego to szkodliwa sprawa? Szkodliwa? To jest kolejny objaw stanu lękowego, ponieważ dlaczego miałbyś zadawać to pytanie, jakby to była jakaś negatywna rzecz? Jeżeli uważasz się za kogoś, kto jest prawdziwym naukowcem, co oznacza eksplorację, to rozumiałbyś, że to należy do każdego z nas indywidualnie. To nie jest kwestia konsensusu czy autorytetu. Więc zachęcałbyś do sceptycznego, cynicznego prawa do pytania przez ludzi. Dlaczego miałbyś się tego obawiać i mówić o tym negatywnie? Czy to dlatego, że masz lęki i czujesz, że musisz kontrolować rozumowanie innych? O to, dlaczego chcą pytać o rzeczy, które ty chcesz, aby były prawdą? Wtedy zmieniasz się w komunistycznego dyktatora, autorze tej gazetki. Nasuwa się pytanie, o co właściwie cały ten szum? No jak o co? No o ziemię, na której żyjemy. To jest tak, jakbyście rozpoczęli pewną grę. Macie plansze, macie pionki, macie zasady tej gry i poruszacie się według tego. I w tym momencie okazuje się, że ktoś się wprowadził w błąd. A ta gra toczy się o wasze życie. Bo żyjemy na tej ziemi. To jest miejsce naszej egzystencji. Więc jeśli okłamują nas w tak ważnej sprawie, w sprawie miejsca, na którym żyjemy, tego kim jesteśmy i o co tutaj chodzi, a więc sprawa musi się rozgrywać o bardzo dużą kasę i pewnie ktoś ma z tego korzyści. Dobra, co dalej piszą? Przecież nikt nie robi nikomu krzywdy, sądząc, że żyje na talerzu. O ile ograniczymy płaskoziemstwo do prywatnych przekonań, to prawda? Lecz kiedy w grę wchodzi popularyzowanie tego typu wiedzy na szeroką skalę, mamy do czynienia z oszustwem. Na firmamencie płaskoziemców nie brakuje cieszących się popularnością gwiazd, wspomniany wcześniej Dave Murphy, a także Martin Liedtke czy Nathan Oakley. To
to tylko kilku bogaczy otwierających oczy tym, którzy dali sobie wmówić ziemskie krągłości. O, kogo to mamy? Mamy tutaj Dave'a Murphy'ego. Dave Murphy to jest gościu, którym też kiedyś na niego trafiłem właśnie. No tak, tak YouTube działa, tak proponuje te rzeczy. Przynajmniej na samym początku mojej drogi. I gościu w punkt trafiał z wieloma rzeczami. Choć tam już coś o religii wspominał, chociaż tak nie za dużo, ale wspominał o niej. Później się o wiele bardziej rozkręcił z tą religią. I co jest nie tak z tym gościem? Dave Murphy jest człowiekiem, który spożywa swój własny mocz i co więcej, on twierdzi, że ten mocz ma cudowne właściwości. Będziecie żyli zdrowo i długo, jak będziecie pili swoje własne szczochy. Także macie gościa, który brzmi co najmniej intrygująco. Co najmniej, tak? On już raz intryguje w kwestii kształtu ziemi, a tutaj za chwilę o moczu. O piciu własnego moczu, tak? Więc nic dziwnego, że ludzie mogą się śmiać później z tego tematu, jak mają takich ludków tutaj wrzucanych. Nathan Oakley, też go kojarzę. To jest znany kombinator i oszust, krętacz, prowokator, taki cwaniaczek, można powiedzieć, który nie ma nic za sobą znowu praktycznego. Będzie odsyłał ludzi w kosmos, w te gwiazdki i tak dalej. I za pomocą gwiazdek próbował udowadniać, że Ziemia jest płaska. To jest bzdurą. To jest znowu gapieniem się w niebo, gdzie przecież mamy podłogę pod własnymi stopami i to o nią tutaj chodzi. No ale cóż, takie są te charakterki. Co tam dalej napisali? Gdy wiedza nie domaga. No dobrze, ale w takim razie jakie argumenty za płaskością Ziemi padają z ust samozwańczych ekspertów? Na przykład takie, że wirowy ruch naszego globu nie może mieć miejsca, ponieważ wtedy wszyscy zostalibyśmy wyrzuceni w przestrzeń przez siłę odśrodkową. W ogóle, czy czujecie, jakbyście się obracali? Nie, no właśnie. No nie czujemy tego. No nie czujemy, to się zgadza akurat. Nie czujemy tego wiru. Jeśli ktoś twierdzi, że wirujemy, to leży to po jego stronie, by to zademonstrować, udowodnić, wykazać praktycznie i fizycznie swoje twierdzenia. To jakbym powiedział, że tak, Ziemia jest dyskiem, który unosi się do góry w przestrzeń kosmiczną, dlatego jest obiekty czasami spadają częściej na dół niż unoszą się do góry, to leżałoby to po mojej stronie, by to udowodnić, to co twierdzę. Więc jeśli oni twierdzą, że wirujemy, to leży to cały czas po ich stronie, by to praktycznie udowodnić. Niemniej jednak cyrkowi akrobaci, różni artyści, wydarzenia sportowe, olimpiady i te wszystkie rzeczy odbywają się niezależnie od położenia geograficznego na tych samych zasadach. A przecież gdyby Ziemia była wirującą kulą, no to te ich przyciągania są raz trochę słabsze, raz trochę mocniejsze, czy to jest na równiku, czy gdzieś indziej. I mielibyśmy na przykład rekordzistów w rzucie dyskiem akurat w położeniu bliżej równika. Częściej by ci rekordziści się pojawiali, ponieważ tamta grawitacja byłaby troszeczkę mniejsza, tak? Czy większa w innej skali. Więc nie mamy tych rzeczy. Niezależnie od położenia geograficznego, wszystkie wydarzenia, czy to akrobaci, czy inni, cały czas jedyne co uwzględniają to czynniki atmosferyczne, pogoda, wiatr i tak dalej. Nie ruch wirowy. Więc no trochę to ma się tutaj do rzeczy. Ale zobaczmy, co dalej przedstawili. Czy czujecie, jakbyście się obracali? Nie, no właśnie. Co więcej, Słońce nie jest większe od Księżyca, przecież tego szacunku można dokonać gołym okiem. Wiecie co? Szacować to można rzeczy, do których nie mamy dostępu. Bo nie mamy do nich dostępu i można oszacować. Czyli ja na przykład mogę wyjąć monetę i jak odpowiednio ustawię tą monetę, to może się okazać, że ta moneta będzie wielkości Słońca. Czy to znaczy, że Słońce jest takie jak moneta? Nie. Nie wiemy, gdzie są te rzeczy. Typu Słońce, Księżyc, Gwiazdy. Gdzie one dokładnie są zlokalizowane? W jakiej odległości? Oczywiście pojawiają się grupy osób, które próbują to wyliczyć. Niemniej jednak, bez fizycznej eksploracji, dostępu do tych rzeczy, cały czas jest to w aspekcie pewnych teorii. I to należy podkreślić. Piszą dalej, że mało tego, gdyby Ziemia była kulą, to przedmioty widoczne na horyzoncie znikałyby powoli od dołu, wraz z oddalaniem się od obserwatora. Ale chwileczkę, przecież dokładnie tak się dzieje. Najlepiej to zaobserwować będąc na morzu, spoglądając na maszty statków lub odległe budynki w porcie. Wiecie co, tak działa prawo perspektywy, że obiekty będą najpierw zanikać od dołu. Żeby się o tym przekonać, można się położyć na ziemi, na glebie, na przykład na boisku, które z reguły jest w miarę równe, w miarę poziome i zobaczymy, że osoba, którą widzieliśmy przed chwilą całą, okaże się, że kostki czy jego buty, dolna część obuwia, znikła nam z pola widzenia.
Czy to znaczy, że boisko, na którym gramy, jest kulą? Poważnie? Albo samoloty, które lądują na pasie. No to tak samo, jak położymy kamerę nisko na asfalcie, to okaże się, że ten samolot ląduje na zakrzywionym pasie. Co znowu jest fatalnym pomysłem, bo przecież pilot ma urządzenie, które kalibruje się do poziomu. Dostosowuje do tego i na tej podstawie może wylądować. Więc znowu próbują nas przekonać na korzyść heliocentryzmu, ale jest to znowu desperacka próba, bardzo nieudolna. Poza tym należy wspomnieć, że ludzkie oko ma kształt kulisty, więc wszystkie linie perspektywy będą się zbiegać do samego środka tego oka i przez to właśnie nie możemy widzieć w nieskończoność. Ponieważ te linie perspektywy mają pewne kąty i kąty mają pewne granice. Oczywiście można widzieć dalej, jak się wyciągnie lornetkę czy aparat z dobrym zoomem. Tamte kąty są większe, tak? I dzięki temu możemy widzieć jeszcze dalej, tak? Zobaczyć rzeczy, które wydawało nam się, że już, wydawałoby się nam, że schowały się za tak zwaną krzywizną Ziemi. Jednak jeśli byłaby to fizyczna krzywizna Ziemi, to nie mielibyśmy tej możliwości przywrócenia ich z powrotem w całości poprzez zwykły zoom. No bo zoom nie podróżuje w zaokrągleniu, że on sobie tak zagina się. Tak to nie działa. Odpływając widzimy, jak woda stopniowo pochłania to, co się na niej unosi. Jak na ten efekt zapatrują się płaskoziemcy? Ja osobiście dodatkowo zapatruję się na to w taki sposób, że widzenie czegoś to za mało, żeby coś na ten temat stwierdzić. Ponieważ na przykład stojąc na wprost długiej drogi, widzę latarnie i widzę, że te latarnie, które są dalej ode mnie, są coraz mniejsze i mniejsze i mniejsze. Więc jeżeli miałbym się skupić tylko na aspekcie widzenia, a zostałbym zatrudniony jako inżynier, osoba, która miałaby je tam postawić, zbudować, to popełniłbym fatalny błąd. Bo te dalej zbudowałbym krótsze i krótsze i krótsze, aż w końcu by znikły. Bym ich nie budował. A przecież ta droga się ciągnie, tak? I wiemy, jak się przemieścimy po tej drodze, że te latarnie są wszystkie równej wysokości. I one nie znikają tam, tak? One dalej są. Także musimy zrobić rozróżnienie pomiędzy tym, co widzimy, a tym, co fizycznie rzeczywiście się tam znajduje. Na przykład tory kolejowe. Tory kolejowe w miarę tego, jak są od nas dalej, to wydają się zwężać i schodzić do środka. Gdzie znowu wiemy, że fizycznie, w prawdziwym świecie, nie ma to miejsca, żeby one się zwężały. One wszystkie są w takich samych odstępach. Także gra tutaj nasze oko i geometria naszego oka. I człowiek tego nie uwzględnia, dlatego tak łatwo ludzie z NASA mogą nas nabierać na te sztuczki. Co dalej? Oczywiście sprytni fachowcy od teorii kosmicznego dysku i na to mają swoje wyjaśnienie. Stosują taktykę znaną pod angielską nazwą cherry picking, wybieranie wiśni. Polegającą na takim selekcjonowaniu dowodów, by te potwierdzały ich przekonania. W odpowiednich warunkach pogodowych nad wodą występuje zjawisko mirażu, które przez zakrzywienie światła pozwala widzieć obiekty normalnie zasłonięte przez krzywiznę Ziemi. I właśnie ta iluzja optyczna w wywodzie płaskoziemców niesłusznie staje się niezbędnym dowodem. Z tego, co się orientuje, to miraż pokazuje odwrócony obraz, a z tego, co widzimy na tych zoomach, zbliżeniach, to tam się nic nie odwraca. Kompletnie nic, także znowu nieudolnie. Musicie się bardziej postarać, jeśli chcecie coś mi tutaj konkretnego przedstawić, bo jak na razie to bawimy się w piaskownicy cały czas. Dobra, jedziemy dalej z tematem. Problem pojawia się, kiedy takiej wisienki nie uda się znaleźć. Na przykład w przypadku nocnego nieba, które obserwowane z półkuli północnej zawsze będzie zupełnie inne niż to widoczne na półkuli południowej. O, znowu kłamstwo. Nie będzie inne. Można zobaczyć z półkuli południowej, czyli poniżej równika, dużo poniżej równika, można wciąż obserwować gwiazdę polarną i konstelacje znajdujące się obok niej. Nawet bardzo daleko od tego równika można zobaczyć te rzeczy. Więc w tym momencie kulasy same strzelają sobie w stopę, no bo musieliby widzieć przez kulę, żeby to obserwować. Że z tak dalekich punktów widzieliby rzeczy po drugiej stronie kuli. Więc próbują nam tutaj pokazać pewną kwestię, ale sami nie pokazują jej w pełni. Właśnie sami używają tego argumentu cherry picking, gdzie wybierają sobie wisienkę. Wybierają wisienkę i wokół niej krążą i nie odnoszą się do tego w pełni. Tak jak powinni. Jeśli chodzi o kwestie płaskoziemskich obserwacji nieba, to po pierwsze muszę stwierdzić, że patrzenie się do góry w światła na niebie
w żaden sposób nie daje mierzalnych dowodów odnośnie powierzchni Ziemi, po której chodzimy. Totalnie, w żaden sposób. Jest to pewna forma odwrócenia uwagi, celowego sprowadzenia tematu w kwestie niebiańskie, w kwestie, które oni nagle są bogaci w tą wiedzę, ją posiadają, bo ci opiszą te planety, powiedzą ile węgla, azotu i tych innych rzeczy, że przedstawiają się jako kapłanów wiedzących więcej niż reszta ludzkości. Celowy zabieg, ale znowu bez praktyczności jest totalnie nieudolny. Powracając do tych obserwacji gwiazd, to faktycznie nie widzimy tej ich tak zwanej półkuli północnej pełnego nieba półkuli południowej. No, wszystko się rozbija cały czas o perspektywę. To jest tak samo jak nie widzicie słońca. Bo możecie powiedzieć, zaraz, jeśli Ziemia jest tym dyskiem płaskim, to dlaczego ja tego słońca cały czas nie widzę? No bo wszystko ma swoje limity, jeśli chodzi o optykę. Gałka oczna, kulistość jest w niej, perspektywa, kąty, to się zbiera wszystko razem w całość i stąd pewne rzeczy zanikają nam z pola widzenia. To tak samo można powiedzieć samolot odlatujący z lotniska. W kwestii zajmie mu to, nie wiem, 5-10 minut i już go nie widzimy. Jest za horyzontem. To można powiedzieć, co on tak szybko obleciał tą kulę? To ona jest taka mała, że można się schować za krzywizną już 50 minut? Poważnie? A z drugiej strony ci powiedzą, że nie widać krzywizny nigdzie z Ziemi. Musisz być wysoko, wysoko, wysoko w kosmosie, żeby ją w ogóle zobaczyć. Ale samolot 50 minut odleci i już go nie ma. Jest to cały czas ta sama kwestia. Znowu widzenie. Samo widzenie o niczym jeszcze nie świadczy. Potrzebujemy mieć dostęp do fizycznych substancji w 3D, w prawdziwym świecie, namacalnym świecie, tak aby to zweryfikować, sprawdzić, potwierdzić. To jest nauka, a nie interpretowanie światełek na niebie i dopasowywanie ich do swoich wierzeń. To jest pseudonauka. Teorie spiskowe są jednak wybitnie plastyczne i działają odwrotnie proporcjonalnie do logiki. Potwierdzają się tym bardziej, im więcej argumentów przemawia przeciwko nim. Prawdziwy świat nie jest teorią spiskową. Materia i fizyczność jest pierwsza, język jest drugi. Jeśli chcesz mnie przekonać do czegoś o mojej rzeczywistości, to musisz mieć praktyczne referencje. Jeśli tego nie masz, to jesteś w świecie wyobrażalnych wierzeń. A to nie jest dla mnie. Nie potrzebuję wygodnego przykrycia. Rzeczywistość jest tutaj, by jej doświadczać. Poprzez praktyczne, fizyczne interakcje w niej. Kulista Ziemia nie jest niczym innym jak religijnym symbolem. Symbolem kontroli. Ponieważ oślepia cię. Daje ci fałszywy fundament i zasiewa ziarno w twoim umyśle. Że wszystko już zostało odkryte i że nie masz już gdzie pójść. Więc czas jest tracony na dostawanie się do mikro rzeczy albo wyobrażalne makro, które zazwyczaj jest w świecie matematyki i zazwyczaj jest totalnym nonsensem. Rzeczywistość jest taka, że nikt z nas nie zna wymiarów tego miejsca. Rzeczywistość jest taka, że są główne fizyczne i psychologiczne restrykcje i my jako istoty musimy eksplorować to, gdzie myślimy, że jesteśmy. Możesz myśleć, że znasz siebie i znasz swój charakter, że tylko tak daleko możesz z tym dojść. Ale jeśli jesteś jak ja i lubisz zadawać głębsze i większe pytania, czym jest życie, czego jestem częścią, czym jest ta rzeczywistość. Także zbudujemy lepsze zrozumienie tego, gdzie jesteśmy i czego jesteśmy częścią. Ponieważ obecnie żaden z nas nie wie, gdzie jesteśmy. Większość ludzi ma błędną koncepcję tego, gdzie jest. Urodzili się w kulcie, który mówi im, kim są i czym jest życie. Jeśli nie wiesz, gdzie jesteś, czym jest plansza do gry, wszystkie zasady gry i szczególnie, jeśli masz błędne przekonanie, czym jest gra planszowa, także kupujesz narrację innych ludzi na temat zasad tej gry, to wtedy idziesz błądząc zaślepiony przed siebie. Co to tutaj dalej jest? Diabeł tkwi w szczegółach. Członkowie Towarzystwa Płaskiej Ziemi bardzo często przywołują w roli argumentu flagę ONZ. Tutaj obok. Ich zdaniem jest to nie tylko odwzorowanie, co dokładnie przedstawienie naszej planety. Żeby móc coś odwzorować, to trzeba mieć fizyczny dostęp do całości tego świata, po którym się poruszamy. A jednak są pewne części, czyli części północne i południowe, które traktat arktyczny odpowiednio chroni, zabezpiecza przed tym, żeby ktoś niepowołany się tam nie znalazł. Więc do pełnej eksploracji i ustalenia pełnej mapy naprawdę jest jeszcze daleka droga. I próbowanie nam wmówienia, że to już jest to jest cały czas nadużywanie pewnych słów.
Takie rozumowanie zawiera jednak wiele luk. Najpoważniejszą z nich jest to, że w miarę oddalania się od bieguna północnego kontynenty są coraz bardziej zdeformowane. Nie będę teraz bardziej się zagłębiał w ten szczegół, pójdźmy dalej. No i dochodzimy do naszej wisienki. Czyli praktyczny poradnik, jak rozmawiać z płaskoziemcami. Punkt pierwszy. Rządy nas oszukują. Warto zastanowić się nad opłacalnością tego typu przedsięwzięcia. Po co przez stulecia utrzymywać tak wielki spisek? No jak po co? Po to, żeby okłamywać o powierzchni ziemi, na której żyjemy. No właśnie po to. Bo jeśli tutaj jesteście zamknięci w tym kawałku globu, to jest wasza określona powierzchnia, po której możecie chodzić. A jeśli tej ziemi jest więcej, to ktoś może ukrywa ją przed wami. I trzyma was w zamknięciu. Straszy was tymi globalnymi ociepleniami, smogami, innymi bzdurami. Po to, żeby was opodatkowywać, straszyć i żyć na waszym lęku. No właśnie po to może, tak? Więc rządy, jako grupa mafiozów, tworzących kolejne prawa zniewalające ludzkość, odbierające im powoli wolność, a dające im autorytet decydowania o tym, co mogą, czy nie mogą. Patrzcie, nawet ostatnio te całe maski, nie maski decydują, czy możesz wyjść z domu, kiedy możesz wyjść z domu, z kim się widzieć, z kim nie widzieć. Już płacimy za oddychanie powietrzem. Jedziesz w góry, bulisz za to, że oddychasz, tak? No, deszczówki jakieś wymyślają, deszcz pada z nieba, już każą ludziom bulić. Za chwilę będziemy płacić za to, że idziemy siku, podatek. Albo powiedzą, że od mrugania powiekami wydziela się dwutlenek węgla i zabijamy naszą planetę Ziemię. Więc płaccie podatek. Więc po to są rządy. Po to rządy nas okłamują, żeby właśnie trzymać nas razem w ryzach, w takich chaszczach podatkowych, chaszczach lęku, chaszczach drogi, którą oni nam pokażą z tego lęku, żebyśmy mniej po dupie dostali, ale jakoś z tego wyszli. Jesteś przykładem gościa, co przychodzi na miejsce zbrodni. Leży trup z odciętą głową, wszędzie dookoła krew, a ty mówisz: nie wierzę w to, ponieważ nie rozumiem, dlaczego ktoś mógłby to zrobić. Zbadajmy miejsce zbrodni, a będziemy mogli ustalić motywy. Taka jest kolejność, tak? Tak postępuje naukowiec, osoba, która faktycznie interesuje się tym, czym jest ten fizyczny świat, w którym się znajduje. Nie motywami. Interesuje się fizyczną, prawdziwą rzeczywistością, do której ma dostęp. Tym, żeby ją zbadać, poznać. A później może ustalić motywy, takie jak chociażby opodatkowywanie, kontrolowanie tego, co wiemy o tym świecie albo czego nie wiemy. Bo dzięki temu łatwiej będzie nas wykorzystywać. Po prostu. I trzymać w niewiedzy. Gdzie będziemy szli przez życie ślepo błądząc, myśląc, że wiemy i myślimy to, czym życie i Ziemia jest. Nie wiemy niestety. No, wydaje nam się, że wiemy, bo tak nam od dziecka wmówiono. Jak zaczniemy się temu przyglądać, to bardzo szybko możemy się przekonać, że ktoś nas okłamuje i ma w tym gruby interes. Coś tu pisze o jakiejś brzytwie Okhama, to chyba od tego Stifuna jakiś wymyślik tam jest, ale ominijmy to. Widać, że już śledzą pseudonaukowe kanały. Pominę ten fragment. Weźmy też pod uwagę kwestię wyjątkowej w tym przypadku skali potencjalnego oszustwa. Gdyby Ziemia była płaska, wszystkie zdjęcia z kosmosu, symulacje pogodowe, modele geologiczne musiałyby być zafałszowane. I to od wieków. Pierwsze słyszę, żeby symulacja pogodowa dowodziła kształtu Ziemi. Jest to ciekawa koncepcja przedstawiona przez tą gazetę, jednak nie poparta niczym więcej, poza samym tekstem. Człowiek wkopał się raptem na jakieś 12 km w głąb. Dokonano tego dzięki Kola Ultra Deep, rosyjskiemu sprzętowi. Trwało to bardzo długo, wiele lat kopali, aż w końcu już nie mogli się wkopać dalej, także te ich modele geologiczne przedstawiające Ziemię dalej niż 12 km w głąb opierają się o teorię, o fantastykę naukową i bardzo dużo rysunków. Bardzo dużo, naprawdę. Nie tak, jak oni tu piszą, że od tylu wieków by to tak kłamali. No z tego co wiem, to ten Kola Ultra Deep kopał paręnaście lat temu. Parę lat temu, czy paręnaście lat temu, a nie parę wieków temu. Więc znowu powiększają skalę tego tak, żeby brzmieć, że oni są autorytetem, jadą na wysokim koniu i ta gazetka właśnie temu dowodzi. Konspiracja obejmowałaby miliony osób na różnych szczeblach. Pilotów, stewardessy, nawigatorów, inżynierów, twórców map.
że ten spisek musiałby zawierać miliony, miliony osób. Wcale nie. Przecież ten spisek wcale mnie nie zawierał do momentu, dopóki nie trafiłem na to, że może być inaczej. Ja też wierzyłem w to, że Ziemia jest kulą. Też podążałem za tym schematem, za tym dogmatem. Ślepo podążałem, totalnie ślepo. Po prostu nigdy tego nie zbadałem. Akceptowałem to jako fakt, tak mówiła większość ludzi. Więc można mówić, że co, ja wcześniej też kłamałem? Nie, nie kłamałem. I całe moje środowisko, moi przyjaciele, moje otoczenie też nie kłamało. Dopiero kiedy spotkali się z tym, że może być inaczej, że należy pewne rzeczy zbadać, zastanowić się nad nimi, pozwoliło dojść do wniosków, że NASA okłamuje w kwestii kształtu Ziemi. Więc to nie potrzeba wielu milionów, milionów, milionów osób do kłamania. Potrzebna jest garstka, dosłownie garstka ludzi, która będzie to kontrolować i pociągać za odpowiednie sznurki. Będzie na kluczowych pozycjach, stanowiskach i dzięki temu będzie mogła manipulować tymi informacjami. Drugi punkt. Przedmioty nie znikają za horyzontem, gdy się od nich oddalamy. To jest temat, który już poruszyłem. Chodzi o kąty, tak? Każda linia perspektywy, która zbiera się w jednym punkcie, będzie miała swój kąt i ten kąt ma swoją graniczną wartość, przy której jak go osiągniemy, nie zobaczymy już czegoś dalej. Także na pewno nie możemy widzieć w nieskończoność, jak próbują nas do tego przekonać heliocentrycy. Jest to totalną nieprawdą. No i to, co mówiłem wcześniej, czyli aspekt widzialności jest drugorzędny w stosunku do namacalnej substancji, do której mamy dostęp, że czarują tym, co widzisz, nie widzisz. Znowu, bawienie się aspektem widzialności jest fatalne. Żaden konkretny inżynier, naukowiec nie będzie na podstawie tego, co on widzi, budował projektu, tylko on potrzebuje pomiarów, fizycznych pomiarów. I taki jest prawdziwy świat. Opiera się o prawdziwą fizykę, namacalną, sprawdzalną. Nie rysunki i mnóstwo sałatki słownej, tak jak tutaj nam proponują. Totalny absurd. Punkt trzeci. Horyzont zawsze jest widoczny jako prosta linia dookoła obserwatora, tylko agencje kosmiczne pokazują coś innego. Zgadza się, no horyzont jest zawsze równą i poziomą linią. Nie wiem, co w tym takiego jest dziwnego, że nagle ta gazeta miałaby to przedstawić inaczej, ale zobaczmy, co napisali. Średnica naszej planety jest na tyle duża, że trudno jest gołym okiem dostrzec krzywiznę jej krawędzi. Ja się wcale nie dziwię, że jest trudno dostrzec tą krzywiznę, bo jej nie ma. Także no mają problem, no tego nie można dostrzec. W prawdziwym fizycznym świecie nie zobaczycie krzywizny Ziemi. Zobaczycie ją na rysunkach, na obrazkach, na filmach, gdzie jest wykorzystana kamera z fisheye lens, czyli z kamerą z rybim okiem, która zakrzywia nam ten horyzont i tam z pewnością już ją zobaczycie, tak? Ale w prawdziwym świecie, jak wyjdziecie na dwór, wsiądziecie nawet do samolotu, gdziekolwiek, gdzie nie będziecie, to zawsze będziecie widzieli płaski i równy horyzont, a nie krzywiznę. Natomiast ci ludzie będą mówili ci, że no popatrz, statek zniknął z pola widzenia, a więc Ziemia musi być kulą. Czyli w jednych momentach statek znika i to dowodzi kuli, ale z drugiej strony ta Ziemia jest tak duża, tak ogromna, że już nie zobaczycie krzywizny. Więc spójność przekazu z ich strony jest znowu fatalna. Jak na naukę, to rozjeżdżają się, jak nie powiem kto i gdzie. Ale zobaczmy, co dalej będzie. Samoloty pasażerskie nie latają nad biegunem południowym. Faktycznie nie latają, ponieważ nie miałoby to sensu. Biegun południowy nie leży na najkrótszej trasie przelotu pomiędzy jakimikolwiek dwoma lotniskami. No, nie wydaje mi się, żeby tak do końca nie leżał, bo z tego co się orientuję, to jednak leży. Jest duża grupa połączeń lotniczych, które miałoby jak najbardziej sens, zwłaszcza jeśli chodzi o ekonomię, o spalanie paliwa, tak? W dzisiejszych czasach te samoloty latają gdzieś zupełnie w innych kierunkach, na północ przesiadkami, żeby dolecieć w miejsca, gdzie wystarczyłoby skrócić sobie drogę przez biegun południowy i byłyby i szybciej i taniej. No jednak nie mamy tych połączeń. Także próba wmówienia nam, że wcale nie ma takich połączeń. Jak są, zresztą dołączę odpowiednią grafikę, żebyście mogli zobaczyć. Sami zdacie sobie sprawę, że ktoś, kto pisał tą gazetę, no nie poświęcił może nie tyle czasu, co szczerości do tego, żeby przekazać wam temat tak, żebyście mogli sobie wyrobić zdanie, tylko inaczej. Chciał go umalować tak, żebyście właśnie w życiu nie spojrzeli na ten temat z autentyczną szczerością, tylko od razu z pewnym przekonaniem
oparciu o to, co tutaj przeczytaliście, zobaczyliście. Takie religijna forma przekonywania do nauki. Dobra, co dalej? Piąty punkt. Jeśli Ziemia się obraca, to dlaczego nie ucieka nam spod nóg, gdy podskakujemy? Odpowiedź. Ponieważ poruszamy się z taką samą prędkością jak ona. Nie ma siły, która hamowałaby nasz ruch obrotowy razem z całą planetą. Kiedy podskoczymy w pociągu, to również nie odlatujemy ku jego tyłowi, poruszamy się wraz z nim z taką samą prędkością. Czyli jedziemy teraz pociągiem. Według tej gazety Ziemia jest jadącym pociągiem. A wyjdźmy na dach tego pociągu. I co? Co się stanie wtedy? Co się stanie, jak wyjdziemy na dach tego jadącego pociągu? Czy nadal nie będziemy czuli ruchu? No, wydaje mi się, że będziemy czuli. Zwłaszcza jak będzie zapierdzielał. A Ziemia podobno zapierdziela znacznie szybciej niż pociąg. No, na równiku jest to 1600 km na godzinę aż. A zatem fatalne porównanie. Pociąg zawiera pomieszczenia, które są obudowane. My żyjemy w świecie, gdzie wychodzimy na dwór, nie widzimy żadnej obudowy, mamy otwarte tereny. Stąd to moje porównanie, żeby wyszli na dach tego jadącego pociągu i spróbowali wtedy podskoczyć i wciąż wylądować w tym samym miejscu. Ciekawe, czy to się zdarzy. Czekam na pierwszego kuloziemca, który wyjdzie na dach pociągu i podskoczy i wyląduje w tym samym miejscu. Zwłaszcza jak ten pociąg będzie jechał przynajmniej 100 km na godzinę. To jest i tak 16-krotnie mniej niż na równiku. Ziemia się obraca, także daję dużo fory. Czekam na wasze zgłoszenia. Jakby komukolwiek się udało i wciąż by przeżył tą próbę, to koniecznie zostawcie linka pod tym materiałem. Będę czekał. Co mamy dalej? Punkt numer 6. NASA przerabia swoje zdjęcia. I odpowiedź. To prawda. NASA, podobnie jak inne agencje, nie tylko kosmiczne, modyfikuje swoje fotografie. Inaczej byłyby one nieczytelne i zbyt urokliwe. One już są urokliwe, one zmieniają kolory i w ogóle wielkości kontynentów tam się zmieniają. Także naprawdę mają bardzo dużo uroku w sobie, ale za mało wiarygodności. Co dalej? Piszą. Co więcej, panoramiczne zdjęcia kuli ziemskiej są najczęściej złożone z wielu mniejszych, na przykład skanów satelitarnych. Tam, gdzie znajdują się luki w danych, trzeba je uzupełniać. Wiecie co, zdjęcie w XXI wieku, nie wiem, czy jest na cokolwiek dowodem, to jest raczej mało konkretny dowód, można powiedzieć, zwłaszcza jeśli oni już tutaj na starcie piszą, że te zdjęcia muszą przerabiać, żebyście wy w ogóle je mogli zobaczyć. To jest też ciekawa koncepcja, bo przecież ta kula ziemska, no przecież tą krzywiznę widać Ziemi, tak? No ogólnie statki chowają się za krzywizną, a jednak muszą robić te kompozyty różne, żeby nagle znaleźć tą krzywiznę. Także nie wiem, gdzie tutaj jest spójność. Chyba znowu się rozjechała. Można na przykład na zdjęciach pokazać, jak Godzilla biega po Tokio i co to znaczy, że ta Godzilla faktycznie tam biegała. Można na zdjęciach pokazać, jak w filmie Grawitacja Sandra Bullock unosi się w przestrzeni kosmicznej. I te zdjęcia są na tyle przekonujące, że przecież można powiedzieć, że Sandra poleciała w kosmos i tam nakręcili to. Co z tego, że to jest strasznie drogie, ale polecieli, żeby dobrze wyglądało, tak? No nie, zrobili to w studio Hollywood. I tak samo robią te inne rzeczy, gdzie mają do wyboru, czy to właśnie studia z technologią zielonego tła, baseny, gdzie mogą pokazywać, jak ci kosmoszaleńcy wychodzą w tak zwaną przestrzeń kosmiczną i tam unoszą się, coś naprawiają przy tej jednostce, że te sceny mogą być kręcone w basenie, czy też w samolocie 0G, który przez około 1 minutę ma w okresie swobodnego spadania wygeneruje 0G, gdzie właśnie te osoby znajdujące się w środku mogą swobodnie lewitować, podrzucać obiekty i w ten sposób dawać nam do myślenia, że rzeczywiście znajdują się w kosmosie, zwłaszcza jeśli wymarzy się tło i wstawi to, że są na przykład tym, że są na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, także może to dać ten urok prawdziwości, to urokliwe, to dopiero będzie urokliwe wtedy, jakbyście zobaczyli, jak oni tam podrzucają tymi piłeczkami, mikrofonami, łączą się z Ziemią, prowadzą te wywiady, włosy nażelowane, stojące do góry, ale oczywiście propaganda musi mieć swój rozmach, więc rzeczywiście no, trzeba jakoś to pokazać, żeby to łyknęli. Co mamy dalej? Siódmy punkt. Gdyby Ziemia była kulą, to na równiku ludzie staliby bokiem, a żyroskopy nadal wskazywałyby górę. I odpowiedź. Wszechświat nie ma uniwersalnego dołu czy góry.
Jesteśmy przyzwyczajeni do tych pojęć, ponieważ żyjemy w środowisku, w którym przeważają płaszczyzny. Ale siłą przyciągającą nas do planety jest jej grawitacja, która zawsze działa w kierunku środka. A, i tutaj już implikują magiczną siłę grawitacji, która z jakichś powodów ma alergię na balon wypełniony helem, który unosi się do góry, płatki mniszka lekarskiego, które się też swobodnie unoszą do góry. A więc okazuje się, że no nie wszystko jest przyciągane, a nawet więcej powiem, bo przecież chmury, które są nad naszymi głowami, zawierają cząstki wody, a ta wielka, ogromna siła grawitacji, trzymająca wszystkie morza i oceany, no nie potrafi przyciągnąć nawet chmurki. Nic a nic. Kompletnie. Czy ona też ma alergię na chmury? A może? Tu chodzi o coś zupełnie innego. Zamiast grawitacji, jeśli użyjemy słowa gęstość, to otrzymamy odpowiedź, dlaczego obiekty opadają albo się unoszą. I na przykład bąbelek powietrza wypuszczony pod wodą będzie się unosił do góry, ponieważ jest relatywnie mniej gęsty niż otoczenie. I na odwrót, kropla wody będzie opadać w dół przez powietrze atmosferyczne, ponieważ jest relatywnie gęstsza od otoczenia powietrza atmosferycznego. Inny przykład, ta bateria, którą wrzucimy do wody, pójdzie na dno, a jak będziemy mieli statek, taki duży, olbrzymi statek, to on nie pójdzie na dno, tylko będzie pływał po powierzchni. I dlaczego? Chodzi tutaj o to, że gęstość to jest stosunek masy do objętości. Jeżeli ta masa tutaj jest tak skupiona w tej objętości, jest za mało objętości w stosunku do tej masy, dlatego będzie szło to na dno, bo ta gęstość będzie od wody po prostu większa. Także cały czas ten relatywistyczny stosunek gęstości w proporcji do medium, w którym się znajdujemy, będzie decydował o tym, czy obiekt się unosi, czy opada, lub czy pozostaje neutralnie nawet. Jak w przypadku na przykład balonu, który wypełni się w połowie powietrzem, w połowie helem. Będzie unosił się, nie zmieniając położenia ani w górę, ani w dół. Że cała magia grawitacji jest wykorzystywana wszędzie tam, gdzie kończą im się odpowiedzi, to muszą inwokować grawitację, która też tak dziwnie działa, że ona jak chce to raz przyciąga, a jak chce to sprawia, że coś po prostu zwyczajnie orbituje w kółko. Gdzie nigdzie w prawdziwym świecie nie możecie tego zademonstrować i pokazać, że podrzucicie coś i to będzie wirowało w kółko czegoś innego od tak o po prostu. No nie ma czegoś takiego. Znowu w prawdziwym świecie zademonstrujcie mi. O, dam wam wyzwanie. Dla autora tego tekstu, pana Michała Procnera, żeby podrzucił jakiś obiekt i sprawił, że on będzie orbitował wokół innego w nieskończoności. Po prostu dzięki tej magicznej sile. Oczywiście on powie, że to nie ta skala, ale zaraz, jeśli coś jest prawdziwe, to można to zeskalować i przeskalować. Tak działa prawdziwy świat. A pseudonauka niestety właśnie takie wybiera sobie wisienki i różne manipulacje po to, żeby karmić ludzi totalną farsą i obłudą. Zamiast uzbrajać ich w argumenty, to jak rozbierać takie kłamstwa na drobne. Nie chcę, żeby ludzie wiedzieli, jak to się robi. Fajnie się opowiada pewne historie, żeby właśnie ludzie je łyknęli, poszli za nimi, kupili je i dzięki temu nabijali im kapone dalej. Co mamy dalej? 8. Siła ośrodkowa dziwnym trafem nie wyrzuca nas między gwiazdy. No, ten temat już częściowo omówiłem. Nasza planeta jest na tyle dużym ośrodkiem grawitacji, że przyciąga nas do siebie podobnie jak przyciąga wodę w oceanach czy atmosferze. Aha, ale balona z helem czy chmur to już nie przyciągnie. Jak palimy dym tytoniowy, to też on leci do góry. Też go nie przyciągnie. Także ta cudowna siła ma jakieś dziwne alergie. Może zachorowała. Poza tym tutaj piszą, że nasza planeta jest tak dużym ośrodkiem grawitacji, że wszystko przyciąga. No to czemu nie przyciągnie tych orbitujących innych rzeczy, tych satelit? Nie jest w stanie nawet satelity ani jednego przyciągnąć, nic. No ma taką ogromną siłę, że trzyma morza, oceany, nas, wszystkich chodzących do góry nogami. Ale kawałki blachy do góry, od góry tam lecących, nic nie przyciągnie? Ona wtedy nagle rozróżnia się i wie, że tego nie ruszymy, to będzie orbitowało. I tak już jest. Cudownie, no naprawdę, ale to jest totalna farsa, żeby w to wierzyć, to jest bullshit. 9. punkt. Samoloty nie wylatują w kosmos. Odpowiedź. Maszyny dalekodystansowe posiadają przyrządy zwane sztucznymi horyzontami, oparte na żyroskopach,
które korygują ich pozycję względem środka Ziemi. Co więcej, gdyby nawet pilot samolotu faktycznie zmierzał wylecieć w przestrzeń kosmiczną, to rzednąca atmosfera mu to uniemożliwi. Piszą o tym, że urządzenie zwane żyroskopem, wykorzystywane w samolotach, w czasie lotu koryguje ich pozycję względem środka Ziemi. Jednak jak sprawdzicie, jak wygląda żyroskop w środku, jak on działa, to urządzenie nie ma żadnych elektronik dodatkowo do tego, tylko jest oparte o swój mechanizm ruchu, dzięki który jest kalibrowany do płaszczyzny. Byłoby nonsensem, żeby nagle w trakcie lotu ten żyroskop miał gdzieś dopasowywać się do jakiegoś rzekomego środka planety. I nigdy źle nie dopasował, nigdy się gdzieś tam nie pomylił, zawsze idealnie wyczuł ten środek planety. Człowiek się wkopał 12 km, ale żyroskop nagle wie, gdzie jest środek. Idealnie zawsze każdy samolot wylatuje. Tyle instrumentów się psuło, tyle katastrof lotniczych, ale żyroskop zawsze idealnie wiedział, gdzie jest środek planety. Poważnie? A może po prostu kalibruje się go na starcie do poziomu? Jak się ląduje? I w trakcie lotu cały czas jest ten poziom. Więc on się nie zmienia i nie ma co tam się zepsuć. Dlatego może nie słyszeliśmy o tych katastrofach, tak? Bo byłoby to totalnym nonsensem, żeby w coś takiego wierzyć. Że żyroskop nagle magicznie nam ciągnie do jakiegoś czegoś. Jak skąd on ma wiedzieć, gdzie to jest środek Ziemi? Totalna bzdura. 10. Promienie Słońca wyglądają tak, jakby przecinały się zaraz nad chmurami. Oznacza to, że Słońce jest blisko. I odpowiedź. Promienie zmierzchowe widzimy z perspektywy. Znajdujemy się bliżej miejsca, na które padają, niż luki w chmurze. Stąd mylący efekt wizualny. Gdyby centralna gwiazda naszego układu znajdowała się w sugerowanym pobliżu, Ziemia spaliłaby się. Nie, wiecie co? To jest już totalna bujda, bo tutaj już próbują nam implikować, że gdybyśmy byli bliżej Słońca, to byśmy się zjarali. Jeśli to byłoby prawdą, to wchodząc na szczyty gór, czulibyśmy jeszcze więcej gorąca, jeszcze większą temperaturę, bo bylibyśmy jego bliżej. A nawet więcej wam powiem. Jak spojrzymy na koncepcję kuli ziemskiej wirującej dookoła Słońca i tego, jak mamy pory roku, to w okresie letnim przedstawiają Ziemię, jako byłaby dalej od Słońca, a w okresie zimowym, jakobyśmy byli bliżej. Gdzie jest zimniej na Ziemi, to niby jesteśmy bliżej. Ale tutaj właśnie piszą, żebyśmy się spalili, jakby to Słońce było nas bliżej. Skąd taka dwuznaczność? Czy ktoś przypadkiem znowu sobie wisienki wybiera? Mam takie wrażenie, że ktoś sobie wisienki tutaj stale wybiera. I tym kimś jest właśnie autor tego artykułu. Po raz kolejny wybiera sobie wisienkę, żeby dopasować do swoich rzeczy. Dalej, 11. Odległości pomiędzy gwiazdami na niebie nie zmieniają się wraz z obrotem Ziemi dookoła Słońca, a przy innej perspektywie powinny się zmienić. I odpowiedź. I tak się dzieje, ale w porównaniu do odległości między gwiazdami średnica naszej orbity jest na tyle mała, że trudno gołym okiem zaobserwować taką różnicę. Słuchajcie, odległości między gwiazdami, słońcami, księżycami, tym wszystkim, co jest nad nami, to jest teorią. To jest teorią, to jest kompletną teorią, to jest wymysłem tych ludzi, którzy podają tam jakieś lata świetne, miliony lat świetnych i innych rzeczy. Więc rzeczywiście poprzesuwali nam to tak daleko, żeby brzmiało to, tak, że nie możemy wiedzieć nic na ten temat, bo jest już tak daleko. Musieli to poprzesuwać, żeby spróbować to wytłumaczyć jakimiś paralaksami, innymi rzeczami. Absurdami, totalnymi absurdami. Gdzie każdy z nas może samemu sprawdzić, że te gwiazdy, mam na myśli gwiazdy stałe, podróżują w swoich konstelacjach niezmiennie. Dzień po dniu, rok po roku, tysiąclecie po tysiącleciu. Zawsze stale wokół jednej gwiazdy polarnej. Do tego jeszcze mamy gwiazdy wędrowne, które potocznie znamy jako planety wędrowne, ponieważ mają te swoje ruchy bardziej spirograficzne, mniej przewidywalne i dlatego nie są konstelacjami. I jest to rozróżnienie pomiędzy gwiazdami stałymi a gwiazdami wędrownymi. Niemniej jednak no to się tutaj by potwierdzało, że to wszystko obraca się dookoła nas, nad naszymi głowami, a nie my gdzieś się obracamy razem z tym wszystkim, bo według koncepcji NASA to Ziemia jest kulką, która obraca się wokół własnej osi, krąży wokół Słońca, a później wraz z tym Słońcem przemierza drogę mleczną i popierdziela poprzez próżnię kosmosu. Więc mamy trzy zupełnie różne ruchy,
No i muszą to jakoś próbować wytłumaczyć, że patrząc w niebo dzień po dniu, rok po roku widzimy zawsze te same konstelacje, przynajmniej stałe, o tym mówią, stałe konstelacje krążących wokół jednej gwiazdy polarnej. Więc stąd poodsuwali to na miliardy, miliardy lat świetnych i tych innych, żeby to było tak daleko, żeby mogło brzmieć jako próba wytłumaczenia tego wszystkiego, że to tak odległo, że my nie możemy widzieć tych różnic. I to jest to, co właśnie próbują nam tutaj wcisnąć. Dobra. I 12 punkt. Prawo Poego głosi, nie da się odróżnić odpowiedniego ekstremalnego poglądu od jego rzeczywistego wyrazu. No, cokolwiek to znaczy. Nie sposób znaleźć lepszej manifestacji tej reguły niż omawiana na tych stronicach teoria płaskiej Ziemi. Kto ci powiedział, że trawa jest zielona? Jeśli coś jest prawdą, to nikt nie jest tego właścicielem. Czy ludzie są zdolni mówić kłamstwa? Tak. Dlatego powinniśmy być nieco sceptyczni i krytyczni. Jestem realistą i interesuję się światem takim, jakim jest. Aby zrozumieć i poznać substancje prawdziwego świata, ich interakcje z innymi substancjami, ich geometrię, ich zachowanie, ich budowę, z czego są zrobione, to musimy mieć praktyczne referencje, do których możemy się odnieść. Także ja mogę przeanalizować pewien aspekt obiektywności, że mogę ci to powiedzieć i dać ci te rzeczy, abyś ty to sprawdził. Jeśli mówisz, że preferuję słuchać teorii zamiast naukowców i rządu, to znowu omijasz słonia w salonie. Ludzie poruszają się w warunkach, w których budują błędny grunt pewności. To jest problem. Znajdują się na fałszywym gruncie pewności i są przerażeni tą pewnością. Ponieważ nie wiedzą nic innego. Nie znają swojej identyfikacji. Boją się, że stracą w niej miejsce. To psychologia. I mogę to zrozumieć z tego punktu widzenia, że skończy się to nieszczerością i unikaniem, aby utrzymać to błędne wierzenie. Co tu jeszcze mamy? Podróż przez meandry pseudonauki. Nie dla wszystkich jest oczywiste, że w naukowych dyskusjach nie powinno się uciekać do wiary. Dla mnie jak najbardziej jest to oczywiste, nawet zacząłem o tym mówić, kiedy wy żeście to tam w jakichś Bibliach, Testamentach pisali, to ja wam przypominałem, czym jest nauka, czym jest wiara. Także tutaj nagle gdzieś rozróżniacie te rzeczy, a na samym początku mieszaliście te koncepcje. Wybieranie wisienek, wasze ulubione zajęcie chyba. Stwierdzenia typu Bóg tak chciał, czy ja w to nie wierzę. W rozmowach o faktach są dyskwalifikujące. Choć trudno jest porozumieć się z osobą posługującą się tego rodzaju sformułowaniami, chcąc ją nawrócić na dobrą drogę. Można na przykład przedstawić szereg prostych doświadczeń potwierdzających kulistość naszej planety. O, doświadczeń, w końcu. W końcu dochodzimy do czegoś, no, do krwi i kości tego tematu. No, mam nadzieję, że to będzie coś solidnego. Najlepiej znanym jest to z użyciem wahadła Foucaulta. Oh, shit. Poważnie? Będziecie mi tutaj pisać o wahadle Foucaulta, że ono jest dowodem na wirujący kamień przemierzający próżnię? Gdzie to wahadło, które sobie dynda gdzieś tam w waszych budynkach, jest przyczepione do sufitu. Więc jeśli faktycznie by ono udowadniało ruch wirowy Ziemi, to cały budynek by musiał wirować. Natomiast on nie wiruje, a dodatkowo nadaliście mu ruch temu wahadłu. Na samym starcie została implikowana energia, żeby ono wystartowało. Także nie wzięło się to znikąd, że zawieście takie wahadło znikąd wiszące na jakimś czymkolwiek już nawet, tak? Zawieście sobie gdzie chcecie. I niech ono samo z niczego nagle zacznie wirować. Czekam na taki eksperyment, żeby samo z niczego po prostu zaczęło wirować. Nie mechanicznie, nie popchane, tylko samo z siebie zaczęło się po prostu kręcić. Niedoczekanie. Co piszą dalej? Bo wszystko się udało. Obciążenie o masie co najmniej parunastu kilogramów należy powiesić na linię i puścić je w ruch. Drobne zakłócenia mogą zaburzyć wynik eksperymentu, więc najlepiej przeprowadzić je w zamkniętym pomieszczeniu. Ale z tego co pisali, to puścić je w ruch już należy. Czyli nadać mu siłę początkową. Powinien napisać, wystarczy je zawiesić. Jak powiesicie swobodnie, to ono zacznie wyczuwać ten ruch Ziemi i zacznie też wirować. A tutaj już trzeba gdzieś puścić, nadać siłę mu, tak, żeby wystartowało. Także, znowu kiepski pomysł. Co tu jest dalej? Po dłuższym czasie zauważymy, że pionowa płaszczyzna ruchu wahadła obróciła się.
to efekt działania siły Coriolisa wynikającej z ruchu obrotowego planety. Ten cały wasz efekt Coriolisa to podobno dowodzi temu, że woda na półkuli północnej w umywalkach kręci się w inną stronę niż na umywalkach na półkuli południowej. Niemniej jednak można udowodnić to w bardzo prosty sposób, że jest to znowu fałszywa próba przedstawienia tematu. Woda zupełnie kręci się w różnych kierunkach. Jest to kwestia kierunku, w którym wlewamy wodę, zbiornika, do którego wlewamy, i od tego to będzie zależało. Żaden rzekomy ruch wirowy nam tego nie udowodni. Oczywiście znajdziemy filmiki, gdzie na równiku są tacy super goście, co pokazują eksperymenty, jak wlewają wodę i przenoszą się trochę, mówią, na południe, trochę na północ i mówią, patrzcie, ta woda tu się kręci w jedną stronę, patrzcie, a tutaj się woda kręci w drugą stronę. Trik polega na tym, że woda jest wlewana w odpowiednim kierunku, żeby nadać mu tą tendencję, czy też zbiorniki są tak zaprojektowane, żeby w ten sposób właśnie ta woda odpływała. Także cały czas są to różne sztuczki, które mają cię przekonać ku kuli, ale zero praktyczności, zero fizyczności, zero eksperymentów potwierdzających to, jakoby Ziemia rzeczywiście była wirującym kamieniem. Jeśli niezbędne będą jeszcze bardziej bezpośrednie dowody, pomocna może okazać się obserwacja nieboskłonu. Cień kładzący się na tarczy Księżyca jest okrągły. Nie mógłby go rzucić dysk. Oh fuck. Kula opiera się o ludzką wizję, jej limitacje i geometrię. Kulista Ziemia nie jest obiektem 3D. Nie należy do sfery fizyki. Fizyka oznacza fizycznie. Więc kiedy mówimy o fizyce, to domagam się, abyś pokazał mi fizyczną reprezentację tego, co przedstawiasz. Jeśli nie wiesz i robisz interpretacje oparte o rzeczy, jak nienamacalne fenomeny, które widać nad nami, to ja nie jestem tym zainteresowany. Możesz robić interpretację modeli dowoli, a później nauczyć, że twój model przewiduje. Nie. Ty tylko obserwujesz to, co już jest. I możesz to interpretować tak, by pasowało to, do czego tylko zechcesz. Czynienie predykcji nie definiuje tego, czym ta rzecz jest. Jest system nad nami, który działa jak zegar. To może być obserwowane i przewidywania mogą być czynione w tych obserwacjach czy doświadczeniach poprzez proces czasu. Gwiazdy widoczne na nocnym niebie zmieniają pozycję w ciągu roku. Co więcej, z północnej półkuli widać zupełnie inne konstelacje niż z południowej. Ten temat już omówiłem. Gapienie się na Księżyc i interpretowanie tego, że widać tam cień zaokrąglony i dopasowywanie go do swoich wierzeń, to jest nic innego niż sekciarstwo. Ponieważ można jednocześnie zaobserwować i Słońce, i Księżyc na horyzoncie po przeciwnych stronach, gdzie na kuli byłoby to fizycznie niemożliwe, żebyśmy widzieli przez kulę właśnie, tak? Gdzie oni właśnie próbują nam wmówić, że to jest dowodem na to, że Ziemia jest kulą, bo skąd by był ten cień? Jeśli oni założą od razu, że ten cień się bierze stamtąd, a później dopasowywują do tego różne interpretacje, to mogą wmówić ci dowolną rzecz. Jednak jest to założenie. Od tego należy zacząć. Podobnych dowodów jest oczywiście dużo więcej. Na przykład sieć połączeń satelitarnych gwarantująca nam stały dostęp do internetu jest osiągnięciem cywilizacji technicznej, opartej m.in. na wiedzy o fizycznych właściwościach kulistych planet. Ale czasami wyjdziesz za róg budynku i tracisz zasięg. A jednak ta wiedza technologiczna, te setki tysięcy satelit, które właśnie teraz znajdują się nad naszymi głowami, powinny doprowadzić sygnał, ale tego nie robią. Tam są podobno dziesiątki tysięcy satelit nad naszymi głowami, ale wystarczy wyjść za róg budynku i okaże się, że zgubiliśmy zasięg. Jak ktoś do mnie dzwoni, to za każdym razem muszę biegać praktycznie do okna, żeby porozmawiać. A żyjemy w XXI wieku, tak? A może to nie chodzi właśnie o te satelity nad naszymi głowami, czy też drony, balony, które tam macie wypuszczone, bo jest to kwestia wież naziemnych, które mają swój zasięg i na podstawie triangulacji lokalizują, czy transmitują sygnał. Stąd problemy z zasięgiem. Stąd problemy z łącznością właśnie. Oczywiście wy możecie implikować ludziom, że posiadacie satelity na podstawie wypuszczonych dronów, balonów, które spadają wam. I tych przypadków jest coraz więcej właśnie. Także znowu kiepsko. Ale no cóż, musicie kombinować jakoś, żeby coś musicie podać ludziom na talerzu, żeby próbować ich owinąć wokół tej własnej kuleczki. I to robicie. Ale nieudolnie. Bardzo nieudolnie.
Paradoksalnie większość informacji na temat płaskiej Ziemi znajdziemy, no właśnie, w internecie. W internecie, który też ma swoje algorytmy, który też potrafi cenzurować i promować inne materiały, które wyskoczą nam u góry. Wyskoczą nam w wyszukiwarce u góry, które prawdopodobnie wpuszczą nas w maliny. Bo szczerość tych zawartości znajdujących się tam będzie naprawdę niewielka. A chęć przekierowania waszej uwagi znowu w błędną stronę za to będzie jak najbardziej duża.